Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim zdecydowanie nieplanowanym filmem, a to dlatego, że zupełnie nieoczekiwanie dotarła do mnie taka oto ogromna, gigantyczna paczka. Przypuszczam, że znajdują się w niej książki, które przesłał mi ktoś z Was, a właściwie ja dokładnie wiem kto, i bardzo dziękuję Renacie, bo widzę tutaj na karteczce z zewnątrz paczki, także zobaczymy. Paczka jest naprawdę ciężka, także pewnie jakieś ciekawe rzeczy w środku w niej znajdę. No i oczywiście mam nadzieję, że będą to książki, których jeszcze nie mam. Także bez zbędnego przedłużania zabieram się za rozpakowywanie. I pozwolicie, że rozpakuję tę paczkę na widoku, żebyście nie mieli wątpliwości, że jest rozpakowywana pierwszy raz. No i już widzę, że są to przede wszystkim książki starsze, takie książki z duszą, czyli książki, które uwielbiam. Za dwa tygodnie, jeżeli się nie mylę, wybieram się na Pchli Targ przy hali targowej w Krakowie, także również zobaczycie na moim kanale inne starsze książki. No ale do rzeczy, już widzę, że na początku dołączona do paczki została kartka. Historia tych książek jest taka, że ja je uratowałam z wysypiska śmieci. Jakaś pani zmarła i rodzina po prostu wyrzuciła te książki z domu. Jeśli posiadasz te tytuły, to nie wiem, zanieś na halę targową w Krakowie lub zrób co uważasz. Także bardzo się cieszę i już zabieram się do przeglądania zawartości tego pudełka. Na początek już widzę książkę, którą mam, i to nie w jednym wydaniu, tylko w dwóch wydaniach. Bolesław Prus, Faraon, to jest wydanie od Państwowego Instytutu Wydawniczego. Z tymi książkami, które się gdzieś powtarzają, na pewno coś zrobię, oddam je do zaprzyjaźnionej biblioteki albo porozglądam się tutaj po okolicy. Józef Ignacy Kraszewski, Brill, też tę książkę już mam, ale Józefa Ignacego Kraszewskiego, jeżeli oglądacie mój kanał, to też na pewno wiecie, że uwielbiam i traktuję jego książki jako taką odskocznię od współczesnej literatury popularnej. Jeżeli mam ochotę na coś lżejszego, ale w starszym klimacie, no to właśnie sięgam po Kraszewskiego. Servus Madonna, Konstanty Ildefons Gałczyński, z tego bardzo się cieszę, bo akurat tej pozycji w mojej biblioteczce jeszcze nie mam i widzę, że będzie tutaj chyba sporo Józefa Ignacego Kraszewskiego. Adama Polanowskiego, Dworzanina Króla Jegomości Jana III, Notatki, Ramutowie, Szalona, którą czytałam jakiś czas temu i która bardzo mi się spodobała, Papiery po Glince, nie kojarzę, żebym tę książkę miała, Powrót do Gniazda z tej samej serii, Bracia Rywale, i Latarnia Czarnoksięska. Dogrzebałam się tutaj do dna tego pudełka. Interesa familijne, czyli książka, którą mam ochotę przeczytać już od dłuższego czasu. O, i widzę, że tutaj jest coś, co bardzo mnie zainteresowało teraz. Carol Dickens, Życie i przygody Nicholasa Nickleby. Pierwsza i druga część. Zamierzam zabrać się w końcu już za przeczytanie różnych dzieł Carola Dickensa, żeby nie tkwić tylko przy tym Świerszczu za kominem i Opowieści wigilijnej, tylko właśnie poznać Dickensa od trochę innej strony, także mam nadzieję, że może ta książka mnie do tego zmotywuje. I dalej Józef Ignacy Kraszewski, Klasztor. Dajcie mi koniecznie znać, jaką książkę Józefa Ignacego Kraszewskiego lubicie najbardziej, bo może ogląda mnie ktoś, kto za Józefem Ignacym Kraszewskim przepada jeszcze bardziej niż ja, albo przepada po prostu od dłuższego czasu, także może mi polecić pewne pozycje. Znowu Józef Ignacy Kraszewski, Barani Kożuszek oraz Dziennik Serafiny. I tutaj też z takich klasycznych pozycji dwutomowe wydanie Krzyżaków. Ja tutaj w mojej biblioteczce mam chyba już ze
4 różne wydania Krzyżaków, z tym, że każde z tych wydań ma swój urok, każde mi się podoba. Zobaczymy, czy to również, jak sobie tutaj je przeglądnę gdzieś na spokojnie, czy to wydanie również mi się spodoba. Jeżeli mi się spodoba, to na pewno zostanie ze mną, bo to nie jest tak, że po prostu zbieram identyczne książki. Lubię też mieć w swojej biblioteczce różne wydania. Maria Rodziewiczówna, Straszny Dziadunio. Tutaj w końcu opuszczamy literaturę polską. Shulamit Lapid, Krew mojej konkubiny. I to jest urodzona w 1934 roku w Tel Awiwie, znakomita pisarka izraelska. Jej różnorodną twórczość literacką tłumaczono na wiele języków. Największą popularność wśród czytelników przyniosła jej seria kryminałów o Lizzie Batki, dziennikarce tropiącej przestępców w Berszewie, stolicy Negewu. Nowej powieści kryminalnej o przygodach właśnie tej dziennikarki. Autorka tej książki nawiązuje do biblijnej historii o zbrodni mieszkańców Gibea, rozpaczy męża zamordowanej, który rozciął ją na 12 sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich, wskutek czego doszło do wspólnej zemsty Izraelitów. Akcja powieści rozpoczyna się w 1969 roku w Nowym Jorku. No zobaczymy, taka powieść kryminalna. Znowu Józef Ignacy Kraszewski, Ramutowie, Masław, Morituri, Rezurekturi, Ada część pierwsza i druga i Ada część trzecia, Sprawa kryminalna, Serce i ręka, Barani Kożuszek chyba też już się powtórzył oraz Lublana. I to są wszystkie książki, które trafiły do mnie w tym pudełku. A tak jak mówię, te książki, które gdzieś tutaj w tej paczce się powtarzają i powtarzają się w mojej domowej biblioteczce, na pewno, no na pewno zadbam o to, żeby znaleźć im nowy dom. Rozejrzę się po okolicznych bibliotekach i zobaczymy, może akurat ktoś coś przygarnie. A ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że zainteresowałam Was czymś z tego oto pokaźnego pudełka. Jeszcze raz dziękuję za jego zawartość. Zachęcam do zerknięcia na mój poprzedni filmik, bo może w nim również znajdziecie coś, co Was zainteresuje. No i do zobaczenia już wkrótce.